Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kontynuujemy rozgrywkę w Reign King. Reigned King. I ostatnio mieliśmy problem z Braumem. Ja nie wiem, czego nie uleczę przynajmniej trochę. Przynajmniej tym mniejszym eliksirem. Mamy ich 27, więc luz. I użyjemy jeszcze tego. Myślę, że jest spoko. Od czegoś te potki są. Pierścień do rana. Oho. O, dobra, wzięliśmy to jeszcze. No i co? Kierujemy się dalej do biura mistrza floty. Przez ryneczek, ale wiecie co, zajrzyjmy jeszcze tutaj. Jest otwarte, to zobaczymy. Przejścia nie powinno być, z tego co widziałem. A może i jest przejście. No i martwi mnie, że już nie wrócimy do tego miasta. Zostawiliśmy dwa questy. I zablokowano z drugiej strony. Czyli tak jak mówiłem. Zostawiliśmy tam dwa questy i sporo jeszcze miejsca. Myślałem, że dopiero będziemy mieć takie możliwości rozpoczęcia gry. Znaczy misji. A widzę, że nas od razu wysłało na akcję. Miejmy nadzieję, że jeszcze tam wrócimy, bo chyba tam z siebie już nie mogę wrócić, ale jeszcze zobaczę. Ta szybciorka. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że Yasuo szybciej biega. Zobaczmy, czy nie można tam wejść do końca. Jeżeli tak, to zrobimy sobie taki poboczny odcinek. A jeżeli nie, no to pójdziemy dalej. Chyba można. Można, można. Dobra, moi drodzy, to robimy tam tego questa. Robimy tam tego questu, tylko jak tu z tym rejestrem zadań? Nie chcę oglądać tego samoczka, nie wiem czemu to nie ginie. Dobra, uzyskajmy tutaj to. W tej dzielnicy, gdzie to jest. Tutaj. Nie ogarniam jeszcze, jak działa to wszystko. Nie musimy przejść do magazynu. Więc moi drodzy, za chwilę tam będziemy. Robię szybkie cięcie. Okej, moi drodzy, jesteśmy już, wydaje mi się, że w pobliżu tego questa. Zobaczmy. Nerwowo wyglądający mężczyzna przygląda się szczątkom wraku. Nie ma co zbierać, za bardzo namokło. Czekaliśmy zbyt długo, mówi sam do siebie. Ty jesteś Darren? To ja, a kim ty jesteś? Jesteśmy Yasuo. Ionianin, tak? Kiedyś sporo tam handlowałem, ale to było wieki temu. Nigdy o tobie nie słyszałem, ale ty o mnie na pewno. Co cię tu sprowadza? Zdaje się być usposobieniem opryskliwości. Wiesz coś o morderstwie Dokera imieniem Alex? Alex. Nic mi to nie mówi. Nie znam nawet imion większości moich pracowników. Może nie jestem odpowiednim rozmówcą. Czy w porcie często dochodzi do brutalnych przestępstw? Zawsze, to w końcu Beachwater. To miejsce dla tych, którzy nie lubią prawa. Znaleziono go martwego, wiesz co mogło go spotkać? Może była to jakaś inicjacja do gangu. Coś poszło nie tak, komuś puściły nerwy i nagle ktoś ucierpiał. To się zdarza, ale to tylko moja opinia, mówi Darren. Dzięki, Darren. Róbcie co uważacie, ja mam swoje sprawy, powiedział, po czym obrócił się i ponownie skupił na wraku. Dobra, a już mamy tego pierwszego questa zrobionego. On jednak był tutaj w okolicy, a ja w sumie nawet nie zauważyłem tego. I tak ogólnie, nie wiem czy zauważyliście, ale te gwiazdki tutaj i gwiazdki na górze. O! Ile tego tu jest? Dobra, ale takie gwiazdki pokazują mniej więcej, gdzie quest trzeba wykonać, więc już na drugi raz będę to wiedział. Na początku nie zauważyłem tej legendy. Więc spoko. Teraz możemy już bez problemu wrócić. Dobra, chyba wiem kto to zrobił. Czyżby? Dobrze, masz moją uwagę. Skłam, Alex przechodził inicjację jednego z gangów, jednak coś poszło nie tak. Powiedz prawdę, Alex wdał się w sprzeczkę z barem z pobliskiego kramiku. Okazało się, że lepiej z nim zadzierać. Dobra, nie będziemy kłamać, powiem prawdę po prostu i tyle. Zawsze był porywczy, mówiłem mu to. Ostrzegałem, nawet gdy byliśmy dziećmi. Nigdy nie nauczył się, że złość nie sprawia, że ma rację. Wygląda na zrezygnowanego. Ledwo jest w stanie utrzymać kontakt wzrokowy. Cóż, chyba muszę podziękować. Nie czuję się ani trochę lepiej. Może będę lepiej spać, wiedząc co zaszło. To chyba należy do ciebie. Owen przekazuje ci sakwę monet. Chciałbym dać więcej, ale byliśmy przecież zwykłymi dokerami.
Co teraz zrobisz? Nie sądziłem, że mógłbym chcieć zemsty, ale gdy dowiedziałem się, kto to zrobił, nie mogę patrzeć, jak po prostu żyję dalej, jakby nic nie zaszło. Cały się gotuje w środku. Pięści i szczęka Owena są zaciśnięte. Nie rób niczego głupiego, Owenie. Lepiej zajmę się ciałem brata. Muszę zapewnić mu dobry pochówek na morzu. Dobra. Pierwszego questa mamy już zrobionego. Idziemy jeszcze teraz do magazynu odzyskać długi. Tak więc będziemy zaraz tam za chwileczkę. Będziemy zaraz tam za chwileczkę. No za chwilę wracamy. Moi drodzy, zostaliśmy zaatakowani przypadkowo. Nie boję się. Nie sądziłem, że tu w mieście możemy być zaatakowani. No ale niestety szedłem akurat do questa i w jednej chwili na środku miasta zostałem zaatakowany. Tak więc musicie mi wybaczyć ten przestój. No i dobra. Znów walimy natychmiastowe. Oni chyba nie mają nic, co mogłoby nas atakować. W sumie Braum chyba zdąży zaatakować, więc nie muszę się tego martwić. Dobra, walimy za kapiora. Teraz poleci Braum. Złomność. I walimy oczywiście obronę. Masełka atakuje natychmiastówką. 55. Po 10 punktów to w sumie nie jest tragedia. Nasze wszystkie postaci są na leczeniu. Super. I tak, Ilaoi powinna dokończyć naszego zakapiora. Zginąłem w boju. I teraz tak. Braum musi się nadal niestety bronić, bo ma tamto nadal. Ilaoi zaraz pierdyknie czymś mocniejszym. W sumie ten też. To 7 punktów. No dobra, niech będzie. I Ilaoi też walnie umiejętnością, bo już ma 20 punktów. A w ogóle tutaj nasza sroga lekcja wymaga tylko 10. No to spoko. Leja mocą też walnie jako pierwszy. Będzie 90 punktów. Zawsze dobra. Stajesz do przegranych walk. Braum, a co możesz coś użyć? Powinno go wypchnąć stamtąd. Ale. Postaraj się! Dobra, walnijmy może mocniej. Kurde, jednak jeszcze jest tutaj. No ale dobra, ja słowo wpadł krytyk. Dobrze, znajomi! Dobra walka! Tak wyszło. Tak więc mówię, no niestety zapomniałem włączyć nagrywanie, bo zazwyczaj robię to tak, że nagrywam sobie te fragmenty, które nie są dla was widoczne, ale teraz wyłączyłem i zapomniałem włączyć. I tak właśnie lazłem tutaj i tu mi wyskoczył jakiś przeciwnik. Tak więc już teraz nie będę tego anulował do nagrywania, co najwyżej wam szybko przyspieszę. Dobra. Jesteśmy już we flotowej ulicy, przepraszam. I tak, tutaj był skarb do wzięcia na pewno. Od razu sobie go weźmiemy. Miksiry. O, jeszcze tu były. Dobra, weźmy to. Tu jeszcze jest urna. Co tu jest dalej? Tu był jakiś znak zapytania. Znaczy, to nie był znak zapytania w sumie. Ale dobra, widzę, że już go nie ma. I tak, musimy iść w stronę prawą.
Tędy nie przejdziemy, musimy iść tędy. Okej. Idziemy, idziemy na walkę. Trochę esencji. Na końcu mostu stoi potężnie zbudowany uliczny zbir, skutecznie blokując drogę. Do pasa ma przytroczoną, wypełnioną monetami sakiewkę oraz sztylet. Na widok nowych klientów, na jego twarzy rozkwitł drażniący uśmieszek. Idzie dalej. Nieprzyjemny uśmieszek staje się szerszy. Zbir robi głęboki wdech, napawając się perspektywą użycia przemocy. Witajcie, witajcie, szanowni współobywatele. Mam nadzieję, że nie macie ze sobą odpowiedni... że macie ze sobą odpowiedni datek. Na utrzymanie mostu, ma się rozumieć. Jedynie 50 sztuk złota. Dobra, masz to 50 sztuk. Dziękuję za hojny datek. Myślę, że walka z nim teraz to i tak byłaby lipa. Nie chcemy respawnować sobie tamtych mobów. Co tworzą twoi bogowie? Nie widzę tu żadnych gór. Nie mamy gór, ale mamy morze. Za nim większe góry, głębsze doliny. Wszystko w ruchu. Ha, prawda to, Iloi. Wspaniały dom. Dużo Braum i Iloi się zaczynają rozumieć. Dobra, przejdziemy tędy. Ale kurczę, właśnie. Wszystko pięknie, ładnie, ale my nie przejdziemy tędy. Musimy się zawrócić. Tak więc znów na chwilę was przepraszam. Dobra, znalazłem chyba drogę. I myślę, że tak. Tu byliśmy chyba, czy nie byliśmy? Nie byliśmy. Ej, na pewno znalazłem drogę? Tak. Tylko to by prowadziło w tą stronę. A klienta mamy po prawej stronie. W uliczce o mur opiera się umieśniona postać przypominająca ulicznego zbira. Na szyi wytatuowaną ma stylizowaną literę Z. Na to się gapisz. Kobieta uśmiecha się ironicznie. To może być Zelain, która pożyczyła pieniądze od Tomena. Na ciebie. To ty jesteś Zelain? Ach, rozumiem. Tomen w końcu wynajął na mnie straszaków. Tak, wziąłem pieniądze tego szmaciarza. Z jakiej beczki mam mu je oddawać? Nie może wykrzesać z siebie nawet wystarczająco odwagi, żeby tu przyjść i się ich domagać, co dopiero je odebrać. Zelain swobodnie opiera się o mur, mocniej zaciskając splecione na piersi ręce. Tomenowi nie uda się uprawiać lichwy w tym mieście. Niech lepiej pełznie z powrotem pod kamień, spod którego wylazł. Dobra, zagróź jej, poproś uprzejmie, nie jesteśmy najemnikami, namów ją. Poprosimy ją uprzejmie. Może jeszcze to przemyśl, przyjaciółko. Tomen wiele przeszedł i potrzebuje pomocy. A dlaczego powinno mnie to obchodzić? Życie jest ciężkie dla każdego. Teraz właśnie stanie się o wiele cięższe dla ciebie, przyjacielu. A jak wolisz. Jedno ostrze, jeden cel. Okej, no to tak, atakujemy. Jeszcze kiedy wpadł? W sumie tu też chyba zaatakujemy. Też krytyk. Walczyć. To trochę MF-ka. I też się nie będziemy z nią zbytnio bawić. Jest jedna, więc szybki wpierdziel. Alejka. Tylko tak, tu już nie zdążymy wtedy. No to nie, walimy natychmiastowymi. I może tutaj nam się uda? No Braum w sumie zdąży, a tak to natychmiastowe. To będzie 36. Nie, to będzie zwolniamy z Alei. Tylko, że na szybkim. Albo nie, bo to w sumie już nie będzie miało znaczenia żadnego. Tak zaatakuje. Nie musieliśmy tego robić, no ale trudno. Ściemnia się. To efekt głupoty. No Traszuło, ty widzę, masz cięty humorek dzisiaj, no. Nic ci nie jest, przyjaciółko? W porządku, więcej niż w porządku. Czuję się wspaniale, też Zelain. Do początku mnie wkurzyliście całym swoim biodoleniem, ale jesteście twardzi. Zelain uśmiecha się do siebie z zadowoleniem widocznym na jej twarzy. Cóż, mówi, odwracając się.
Uważam, że taka walka zasługuje na nagrodę. Kobieta wręcza ci sakiewkę wypełnioną srebrnymi wężami. Przekaż Tomenowi pozdrowienia od Zelayn. Weź pieniądze. Dobra, mamy już zapłatę od Zelayn. Teraz potrzebujemy iść do Tomto. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Eloja, przepraszam. Tomen to jest nasz zleceniodawca. No właśnie, gdzie oni są dalej? Idziemy się tędy. Nie pchaj się tam, gdzie nie twoje miejsce. Tak, ja sam jestem jak kłopoty. To jest skrzynia, ale pewnie zamknięta, prawda? Nie, nie jest zamknięta. Odwróć się. Skrzynia jest zupełnie pusta, nie licząc paru pajęczyn i kilku rzuconych luzem śrub. Wraz z otwarciem jej wieka powietrze zaczyna wypełniać trujący gaz, a w ulicy gromko rozbrzmiewa śmiech. A dokąd to ślicznotko? To chyba nie wasza okolica, co? Niebezpiecznie się tak kręcić. Dwie same walki, no Jezu, i znów te postacie. Nie boję się, nie męczę i nie przestaję. Braum będzie atakować przednią, więc dobra, on przyjmie na klatę wszystko. Więc tu uderzymy matką po prostu. Musimy ją jak najszybciej sprzątnąć. Niezłomność. I tura kolejna. Obrona. Już mamy defa. Raszuło oczywiście atak pierwszy. Krwawienie wleci. A tylko za 4. Nie, krwawienie 2. Natychmiastowego nie będziemy walić, teraz walniemy alejkę. Aleja mocy i walniemy finezyjną strzelczyni. Kurwa, tylko tu jest... O Jezu, ta chmura trująca. Zapomniałem się. Dobra, no to Braum znów obrona. Masło maślane. Czy ty zdążysz się zabić? 48 punktów. Niedobrze. Niedobrze, niedobrze. 47. Też niezbyt. Babizna. No dobra, natychmiastowe walimy. Chyba, że... To nie wyjdzie. No to lipo zrobiłem. Oż ty mendo. Pewnie razy 4 już jest. O cholera, ile dostał. I co, użyjemy ulte Brauma. Uwaga! Na dole! Poro King. Dobra, ale tak inaczej musimy zatkować wątorniczkę, bo ona zadaje krwawienia non stop. Bardzo dobrze! Brał mi taką tarczkę. Dobra, Eloy też wasz cios. Jezu, zapominam o tej mgle. No dobra, ale tutaj to już musimy chyba atakować, co? Dobra, zróbmy to w ten sposób. 27, 101 HP jej zostanie i masło teraz możesz w sumie czymś zatkować mocniejszym. Ale też no szybko. 3 razy. No dobra, spróbujmy, co? Tak to ja nie zdążę. Niech będzie to aleja szybkości. Kurwa, żaden krytyk nie wpadł naprawdę. Dobra, ale chyba... No jeden punkt, really? Serio?
Ja pierdzielę. 28. Ale pech. 41 darmowych DPS-ów i tu 48. O, fuck. No dobra, tu i tak już nic innego nie zrobimy. Jestem nauczycielką. Bilgewater dostanie nauczkę. Łomot dostaliśmy. Nie, nie może być. Powinniście nie żyć. Niedoszli rabusie sapią i dyszą, wijąc się na podłodze. Najwyraźniej nie byli przygotowani na to, że ich ofiary będą stawiać opór. Rozpraw się z nimi. Nie jesteście godni tych łupów. Naszyjnik z zębem rekina. W następnym odcinku na pewno przyjrzymy sobie nasz ekwipunek, który mamy. Ale dobra, tu już wzięliśmy niby tą skrzynię. Ale tu nie widzę nigdzie naszego zleceniodawcy. Nory. Doki rzezi, w dokach rzezi jest. A jak się dochodziło do doków rzezi, to jest pytanie. Gdzie są doki rzezi? Dobra, ale jak już tam pójdziemy, to dopiero się z wami znów zobaczę. Tak więc za chwilę wracamy. Okej, moi drodzy, jesteśmy w dokach rzezi. Tutaj chyba jeszcze nas nie było. Przynajmniej sobie nie przypominam. I tak, tutaj mamy tego Tomena. Nie Tomena, przepraszam. Tomen to jest nasz zleceniodawca polsko, nie wiem, Eloja. To było chyba gdzieś tu. Mamy już jakąś stawkę fabularną. On się mazł, wiem więcej upiornych węgorzy niż on zjadł w życiu obiadów. Tam, skąd pochodzę, istnieje wielki niedźwiedź burz. Modlimy się do niego o pogodę. Co ma niedźwiedź do burz? Matka węży włada falami. Braum go zapyta. Jak już go uspokoisz, miś jest miły. Woliber. Woliberek. Mogę z tobą porozmawiać? Nie mogę. Dobra. To tu jest niżej, tak? Jesteś ty? Ja muszę zyskać pieniądze od trumniarza, nie sądziłem, że tu się zobaczymy. Pewnikiem ominęło cię spotkanie ze spuwaczem, co? Chyba muszę zyskać pieniądze od trumniarza. Coś się zbugowało chyba. Na krańcu pomostu stoi krępy harpunnik, niepewnie spoglądając w stronę morza. Czy to może być harpunnik Eloi, o którym wspominał Tomen? Ty jesteś Eloi? Mężczyzna wzdrygnął się na dźwięk swojego imienia. Tak, na imię mi Eloi. Czego ode mnie chcesz? Kto was przysłał? Tomen, pożyczyłeś od niego pieniądze. Och, Tomen. Nie jesteś w stanie stwierdzić, czy odpowiedź okazała się ulgą, czy zawodem dla harpunnika. Myślałem, że przysłał was kapitan. Mogę spłacić Tomena. Najpierw muszę tylko załatwić jeszcze parę spraw. Odwraca się z powrotem w stronę morza. Jakich spraw? Nic wielkiego, tylko po prostu straciłem swój talent. Eloi krzywi się, wypowiadając te słowa. Moje szczęście dobiegło końca. Jeżeli tam wrócę, to będzie z tego tyle, że nie trafię w kolejnego lewiatana. Ale tym razem komuś stanie się krzywda, po prostu to wiem. Skąd wiesz, że straciłeś talent? Oddaj Tomenowi jego pieniądze, albo porozmawiamy inaczej. Tomen potrzebuje tych pieniędzy, pomóż mu. Zapytajmy się, skąd wiesz, że stracił talent? Właściwie spodobałem tylko jeden raz. W sumie nie wiem na pewno, czego straciłem. Eloi pogrąża się w myślach. Przestań uzalać się nad sobą. Możesz wziąć się za siebie i spróbować. Przestań użalać się nad sobą. Jak się mazgajesz i o co? O jeden nietrafiony harpun? Masz rację. Ja jestem słabym harpunnikiem. Straciłem swój dar. Jestem słaby. Nie ma dla mnie nadziei. Niemal imponuje ci, z jaką łatwością Eloi przyjmuje motywacyjną mowę Eloi jako kolejny powód do robienia z siebie ofiary. A właściwie imponowałoby ci to, gdyby nie było aż tak smutne. Co ja teraz zrobię? Eloi odwraca wzrok z nad morza. Och, to znowu ty. Dobra, skąd wyrzuciłeś talent jeszcze raz? Musisz wziąć się za siebie i spróbować. Nie straciłeś talentu, przyjacielu. To akurat Braum może to gwarantować. Może go nie straciłem, nastaje długa cisza. Masz rację, Braum. Nie straciłem mojego talentu. Jeżeli ty we mnie wierzysz, ja sam powinienem w siebie uwierzyć. Harpunnik robi długi wdech. Dziękuję ci za dodanie mi wiary.
Wrócę na te łajby i zażądam z powrotem mojej roboty. Eloy odwraca się, chcąc odejść, ale przedtem zwraca się z powrotem do Brauma i umieszcza wypełnioną monetami sakiewkę w jego dłoni. Trzymaj, to mam ona Tomena. Nie będzie mi potrzebna na morzu, a poza tym i tak już kupiłem za nią nowy harpun. Weź pieniądze. No i dobra, mamy już tą kasę. Jak widać, Eloy wcale nie jest dobrym mówcą. Nie wiem, ile mam naszego nagrania, tak szczerze powiedziawszy. Pewnie około coś 20 minut. Dobra, ale my tu już byliśmy z tego, co widzę. Bo to jest bar kapitana. A jak my się tu dostaliśmy wcześniej, to ja nie wiem. Dobra, no to wracamy. A, okej. Okay. To nie było to miejsce, gdzie Eloy startowała? Pewnie, że tak. To było to miejsce. To było to miejsce. To w sumie nie był jakiś nowy. Nowa miejscóweczka. Dobra, moi drodzy, zaraz do was wracam. Okej, moi drodzy, zanim w sumie przejdziemy jeszcze do Tomena, zauważyłem, że ominęliśmy jedną z ksiąg. Teraz sobie przeczytamy. Skok na Sapilit. Skóra Shakesa w Muzeum Strachu w Sirmago falsyfikatem. Kilka tygodni temu rodzina Sirmago ogłosiła, że odszukała i obdarła ze skóry złodzieja znanego jako Orlif Shakes. Skóra miała zostać wystawiona na pokaz w ich Muzeum Strachów. Tłumy ustawiły się w kolejce, aby zapłacić 10 miedziaków za ujrzenie tej atrakcji. Dochodzenie ujawniło jednak, że nie była to skóra Shakesa, tylko Jareda Osena, poety Spitover, który od jakiegoś czasu wiódł życie bezdomnego w Bigwater. Niewielka modyfikacja 0-100 pozwoliła wypychaczowi rodziny Sirmago upodobnić go do Shakesa. Skandal wstrząsnął reputacją przedsiębiorstwa Sirmago, a autentyczność całego Muzeum Strachu została poddana wątpliwości. Czy Artom kiedykolwiek rzeczywiście odszukał i oskurował któregoś ze swoich wrogów? A może cały biznes oparty jest na kłamstwie? Sirmago zrzeka się, że skóry są prawdziwe i obiecuje wkrótce dać kolejny okaz. Skórę hrabiego Rangiptha z Leylewood, który udostępnił złodziejowi informacje o krypcie. Dobra, to już teraz możemy bez problemu iść na górę. Nie będę tego ciął, bo w sumie chcę wiedzieć, ile mamy czasu, bo już mam około 40 albo nawet 50 minut nagrania, a w sumie jak teraz patrzyłem w renderowaniu, to wyszło 26. Dobra. Czy to są moje pieniądze? Nie sądziłem. Tomen zauważa obie sakiewki. Wciąż nie do końca przetworzył to, co ten widok może oznaczać. Ale nie zrobiliście im krzywdy, co? Na twarzy Tomena pojawia się wyraźna obawa. Nie. Oczywiście, że nie, Tomenie. Dlaczego miałbym skrzywdzić coś tam? To naprawdę są moje pieniądze i to z odsetkami. Nie spodziewałem się, że pójdzie aż tak dobrze. I nawet nie próbowaliście mnie szantażować ani nic z tych rzeczy. Tomen ledwo wierzy w swoje szczęście. Cóż, jedyne co zostało to przekazać wam należną nagrodę. Mówiąc to, Tomen sięga w głąb swojego biurka i wyciąga z niego niewielką broszę. Proszę, kładzie broszę na biurku. To niewiele, ale zawsze coś. Dziękuję. Szczęśliwy zegarek Calviny. No dobra. To co, wszystkie tak naprawdę zadania poboczne mamy już zrobione, tak? To mamy zrobione? A, tylko się nie zaznaczyło. Dobra, czyli tu już jest git. Mamy jeszcze Malika do odszukania, aczkolwiek on z tego co widzę jest nieuchwytny w ten sposób. Do świątyni Buchuru? A może i jest dostępny? Czekajcie chwilę. Buchuru, grota Buchuru. To była świątynia Buchuru chyba, tak? Gdzie to było? Nas nie było w świątyni Buchuru, czyżby? Czyżby nas nie było w świątyni Buchuru? Gdzie to jest? Posiadłość Clarido, wężowy most. Aha, czyli to jest tutaj dalej. Dobra, ale to i tak musimy teraz się wrócić w to miejsce i dopiero potem będziemy mogli kontynuować. Tak więc, moi drodzy, dzisiaj będzie o jakąś minutkę albo dwie odcinek krótszy, ale za to będę miał więcej roboty z renderingiem. Tak więc dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam was do oceniania moich filmów, sugestii, komentarzy,
udostępniania. No i moi drodzy, widzimy się w następnym odcinku, no i zapewne w innych produkcjach. Tak więc dzięki wielkie, trzymajcie się i na razie. Hej, hej!